Ja Panu Bogu dziękuję za to, za dar tej świątyni, bo natchnieniem na pewno Bożym było to, że ta świątynia powstała. Dlaczego się cieszę, że ona jest? Cieszę się dlatego, że zawsze kiedy w życie naszego kraju, historyczne życie naszego kraju wkraczał Bóg, to nastąpiła dobra zmiana. Coś się działo na lepsze. Pamiętamy naszą historię i wiem, że teraz pojawienie się świątyni Opatrzności Bożej jest takim darem dla Polaków. Będzie na pewno jakąś zmianą w historii. A osobiście Bóg zawsze był w moim życiu, należę do domowego kościoła i zawsze wskazywał mi drogę. Zawsze, kiedy miałam jakieś problemy czy wspólne w rodzinie, zawsze zwracałam się do Boga i za pośrednictwem Matki Bożej czy Pana Jezusa i zawsze otrzymywałam znaki, rozwiązanie, drogę. Bardzo często, ponieważ jestem wśród dzieci i spotykam się z dziećmi, więc to słowo dla nich jest ważne, kiedy ja używam. Dlatego, jeżeli podziękuję małemu człowiekowi, to i on potrafi podziękować mnie, dorosłej osobie. Natomiast Bogu dziękuję każdego dnia, na zakończenie dnia, kiedy mogę mu podziękować za to wszystko, co zrobił, za dobre i za to, co się wydarzyło, co nie było po mojej myśli. Bo wiem, że jeżeli Pan Bóg coś mi tam ofiarował takiego, to znaczy jest to chwila zatrzymania dla mnie, żebym się zastanowiła nad swoim życiem, zmieniła je. Także dziękuję Panu Bogu za to, że żyję. No.